Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w bardzo szczególnym mieście, miejscu w Harlemie. Jim jest tutaj zawodowym takim przewodnikiem. Jim, could you tell us where we are? Could you tell us where we are? Yeah. So we're in the living room of the Ten Boom family here in Harlem, in this small house, in the center of Harlem, with busy shopping street outside, but very quiet in here. Mm-hmm. Czyli jesteśmy w domu rodziny Ten Boom, z której pochodzi Corrie Ten Boom, w bardzo takim ruchliwym miejscu w centrum Harlemu. Yeah. Mm-hmm. And so the Ten Boom family were able to help save the lives of about 80 Jewish people during the war in this small house. I w trakcie wojny ta rodzina pomogła około 80 Żydom przetrwać, przeżyć. Mm-hmm. Yeah. Eventually they were betrayed, they were put in prison. There are three of them, the father, the two sisters. Mm-hmm. And the father and one sister died. Corrie Ten Boom was in Ravensbrück concentration camp, but eventually she was freed from there. Mm-hmm. Z tej rodziny trzech osób, dwie zmarły, ojciec i jedna starsza córka. Corrie, najmłodsza, przeżyła, chociaż przeszła przez obóz koncentracyjny w Ravensbrück. Yeah. And after the war, she was in her mid-50s. She decided to start a new life as an evangelist. I później już po wojnie, mając około 60 lat, stwierdziła, doszła do takiego wniosku, do przekonania, że powinna zostać ewangelistką. One of the things I admire about her is that after all she had gone through, she didn't become depressed and didn't fall apart, but she looked to the future and decided, what can I do to be a blessing to other people? I to, co naprawdę w niej podziwiam, to, że właśnie po tych wszystkich rzeczach, które przeszła, nie zatopiła się w sobie, nie zgorzkniała, nie zapadła na depresję, ale raczej zapytała, co mogę po tym wszystkim zrobić, by służyć innym ludziom i Bogu. And one of the most important things she had had to learn herself was to forgive, because she had seen her sister being beaten, whipped and eventually dying, and she had to learn to forgive the prison guards. I chyba taką najtrudniejszą lekcją, którą musiała się nauczyć w swoim życiu, to było przebaczenie. Widziała swoją siostrę bitą, męczoną, ostatecznie zabitą i musiała stanąć twarzą w twarz z przebaczeniem oprawcą. So Corrie Ten Boom, in later life, she became an evangelist. She was living in the United States, visited more than 60 countries throughout the world, wrote many books during her lifetime and became a blessing to very millions of people. Stała się błogosławieństwem dla milionów ludzi, pisała książki, tak jak wiemy, również po polsku tych książek jest sporo i głosiła Ewangelię do milionów ludzi. Can we go maybe to this other room down there? You can show those places, those two things that you showed us. Yeah. The you know, the sign? The sign and this other one, the crown. Is the it crown. Okay? Yeah, yeah. Okay. Poprosiłem Jima, żeby nam pokazał dwie rzeczy bardzo ciekawe. Tutaj jesteśmy w jadalni, teraz w tej jadalni byli złapani. A to może powie więcej Jim. We're now in the dining room of the family. When the arrests took place, when the raid took place, everybody was arrested. They came into this room, somebody knocked this sign on the ground. The family used to use this sign. Kiedy zostali złapani, weszli tutaj do tej jadalni, ktoś niestety kopnął ten znak, a był to bardzo ważny znak na oknie. They would put the sign in the window facing outwards that would tell people it's safe to come into the house. Jeśli ten znak był w taki sposób położony, to oznaczało, że można wejść, wszystko jest w porządku. If it wasn't safe, they would turn it around like Jeśli ktoś nieznany był w domu, to na odwrót go przekręcali. And that would mean pass by, don't come in, it's not safe. I oznaczało to, że nie wchodź, omiń, nie jest bezpiecznie. But during the commotion, when everybody was being arrested, the sign was knocked on the ground. One of the policemen picked it up and he put it back in the window facing outwards. I niestety, kiedy była właśnie ten kocioł tutaj założyła policja, to któryś z policjantów, nie wiedząc o funkcji, wziął go i postawił w pozycji bezpiecznie. Shortly afterwards, a number of people who were helping the family came. They saw the sign. They said it's safe. They rang the doorbell. The door was opened by the Gestapo. These people were arrested and taken away to prison as well. I niestety bardzo wiele osób przez to straciło swoją wolność, również zostało ostatecznie gdzieś aresztowanych. Another thing that Corrie Ten Boom liked to do was use very simple objects to get her message across. She was fond of needlework. Bardzo lubiła, no byśmy dzisiaj powiedzieli, haftować.
i robiła takie proste przekazy do wyrażania prawd duchowych. A tutaj mamy właśnie ją, jak haftuje. She would say, "Have a look at this. This is Zobacz like na to, mówiła. This is like how we see our lives." W taki sposób postrzegamy nasze życie. It's just a mixture of threads going every which way, just a jumble. Mamy takie wątki, które są pokręcone, splątane. It's confused. Wszystko jest w bałaganie. And we see golden threads. They represent times of joy and happiness in our lives. Jest tutaj złoto, które reprezentuje radość i szczęście w naszym życiu. There black threads indicating times of sadness in our lives. Perhaps somebody we love has died, or there is worry, serious illness. Ale mamy też ciemne wątki, które reprezentują smutek, rozpacz, stratę w naszym życiu. And we say, Lord, why do you allow this to happen in my life? I pytamy, Boże, czemu Ty dopuszczasz takie rzeczy w moim życiu? But Corrie ten Boom would say very often, God does not give us an answer in our lifetime. I Corrie ten Boom powtarzała bardzo często, że Bóg w czasie naszego życia nie daje nam odpowiedzi. But she would say, God is aware of everything that happens. Ale Bóg wie, co się dzieje. And if you turn it around, this is how God sees our lives. I ostatecznie w Bożych oczach nasze życie wygląda zupełnie inaczej. All the things that happen in our lives, they're known to God, and there is a crown of glory awaiting us. On widzi koronę, która z tych wszystkich wątków powstała w naszym życiu. Okay. Jim, thank you very much. That's okay. Very powerful. Thank you for your hospitality here. Thank you for making this unique movie for my channel. I'm very glad to do so. Thank you. Thank you. Pomodlimy się. Panie Boże, dziękujemy za to miejsce. Dziękujemy, Panie, za to, co tu się wydarzyło, za te 80 żyć, które było uratowanych, za Corrie ten Boom, za tą prostą rodzinę, która chciała Tobie służyć w taki sposób. Z Bogiem i do zobaczenia.